Moje zadanie dzisiaj to przedstawić Państwu tak pokrótce instytucję demokracji partycypacyjnej i bezpośredniej. I ja chciałabym, ponieważ nie mam aż tak dużo czasu, ograniczyć się do takiego poziomu ogólnokrajowego. Widzę, że później w programie są osoby, które będą mówiły o konkretnych rozwiązaniach, przede wszystkim na poziomie lokalnym funkcjonujących, więc dlatego właśnie tak postanowiłam, że ograniczymy się do tej takiej jakby najbardziej może troszkę abstrakcyjnej, ale tego wymiaru takiego właśnie ogólnego. I na początku właściwie trzeba by wyjaśnić, o czym my będziemy mówić. Instytucje demokracji partycypacyjnej i bezpośredniej. Co to jest ta demokracja partycypacyjna, demokracja bezpośrednia? Pojawia się czasem demokracja, no oczywiście pośrednia, przedstawicielska, semi-bezpośrednia, półbezpośrednia. I żeby o tym zacząć mówić, trzeba przypomnieć, że taką podstawową zasadą ustrojową w Polsce, ale nie tylko w Polsce, zasadą konstytucyjną jest zasada suwerenności narodu. Ona nazywana jest też zasadą zwierzchności narodu, czyli cała władza w Polsce i w każdym innym demokratycznym państwie należy do ludu, tak? Do narodu, tak? Do wszystkich nas. I teraz ten naród wykonuje władzę na różne sposoby. I te sposoby takie podstawowe są dwa: demokracja przedstawicielska i demokracja bezpośrednia. Demokracja przedstawicielska, to państwo oczywiście tutaj, tak jak sama nazwa mówi, polega na tym, że my wybieramy w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli, udzielamy im w ten sposób legitymacji do tego, żeby oni później jakieś decyzje wszystkie podejmowali, ewentualnie po upływie okresu kadencji możemy ich do takiej odpowiedzialności politycznej pociągnąć, jeżeli tych naszych nadziei nie spełnili. I ich po prostu nie wybrać. Natomiast demokracja bezpośrednia no, polega na tym, że obywatele mogą podejmować jakieś decyzje sami, bez pośredników. I tutaj różne definicje się pojawiają. Takie klasyczne rozumienie tej demokracji bezpośredniej, które wywodzi się już ze starożytności, no, mówi o tym, że demokracja bezpośrednia to są tylko takie instytucje. To chyba jeszcze... To może zostać. Takie instytucje, w których obywatel bierze udział na każdym etapie procesu decyzyjnego. Czyli mamy zachowaną jedność miejsca, mamy zachowaną jedność czasu, my możemy jako obywatel coś proponować, możemy to dyskutować i co najważniejsze, możemy podejmować ostateczne, wiążące rozstrzygnięcia. Czyli takie instytucje tak naprawdę obecnie na świecie, właściwie na poziomie ogólnopolskim, one nie występują, tak? Występowały w starożytności, zaraz do tego przejdziemy. Ponieważ jakby no, ze względu na konstrukcję nowoczesnego na państwa, na rozmiar nowoczesnych państw byłoby to niemożliwe, troszeczkę też doszło do modyfikowania tego rozumienia demokracji bezpośredniej. I demokrację bezpośrednią już teraz jakby pojmuje się jako takie mechanizmy, które pozwalają nam decydować. Nawet jeżeli nie mamy tutaj udziału na początkowym etapie. Natomiast pojawiają się też takie bardzo skrajne pojęcia, podejścia do tej demokracji bezpośredniej, które u nas na przykład w okresie komunizmu, socjalizmu były propagowane, które mówiły, że demokracja bezpośrednia to jest po prostu każda instytucja, każdy mechanizm, gdzie obywatel może brać udział, czyli na przykład prawo złożenia jakiegoś wniosku, prawo złożenia petycji, ławnicy sądowi byli zaliczani właśnie do demokracji bezpośredniej i oczywiście wybory. Tutaj Państwu wypisałam takie instytucje, które obecnie funkcjonują w różnym wymiarze i za te instytucje demokracji bezpośredniej można je uznać, wyborów nie ma. Tak, dlatego że jakby no, uznaje się coraz częściej, że jakby te wybory są powiązane jednak z demokracją przedstawicielską. Natomiast jeżeli chodzi o takie formalne podejście, niektórzy właśnie klasyfikują jako demokrację bezpośrednią. Ale może, żeby już nie przedłużać, przejdziemy sobie do tych poszczególnych instytucji. Instytucje demokracji bezpośredniej, przed chwilą Państwo widzieliście. Natomiast to nie jest też tak, że my mamy demokrację przedstawicielską i demokrację tą bezpośrednią. Są takie instytucje, które łączą jakby te dwa elementy. Są takie pośrednie. Czyli my na przykład możemy coś zainicjować, ale już nie możemy podjąć decyzji. Ta decyzja należy do organu państwowego. Tu się pojawia takie pojęcie, które na Zachodzie od dawna już funkcjonuje, demokracja semi-bezpośrednia, półbezpośrednia i też takie podstawowe instytucje właśnie tego rodzaju demokracji państwo widzicie. Czyli pewien rodzaj inicjatywy ustawodawczej, konsultacje ludowe, prawo petycji, wysłuchanie publiczne, inicjatywa uchwałodawcza, budżet partycypacyjny, przy czym te ostatnie dwa mechanizmy występują właściwie głównie na takim poziomie lokalnym.
To może następny. Pierwsza instytucja, która jest taką klasyczną formą demokracji bezpośredniej, to oczywiście zgromadzenia ludowe. Te zgromadzenia ludowe mają dosyć długą historię, ponieważ pojawiły się już w starożytnej Grecji, w demokracji ateńskiej. Zgromadzenie ludowe było takim organem najwyższym w państwie, skupiało władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą, władzę sądowniczą. Tych zgromadzeń, one się charakteryzowały tym, że wszyscy obywatele wolni, czyli mężczyźni powyżej 20 lat, mogli spotykać się w jednym miejscu, w jednym czasie, proponowali różnego rodzaju rozwiązania, dyskutowali, a później głosowali. Takie zgromadzenia odbywały się dosyć często, było ich w ciągu roku około 40. Uczestniczyło tych uprawnionych w całym państwie, było 30-40 tysięcy. Natomiast żeby to zgromadzenie mogło podejmować jakieś decyzje, 6 tysięcy osób musiało się na nim pojawić. I żeby trochę tak zmotywować tych uprawnionych, stosowano wynagradzanie takie pieniężne. Pierwsze 6 tysięcy osób, które właśnie stanowiło to kworum, dostawało później za to wynagrodzenie. Kolejni, którzy przyszli, mogli uczestniczyć, prawda, mogli głosować i tak dalej, natomiast już pieniędzy nie otrzymywali. Natomiast faktycznie dużo osób wcale tak w tym nie uczestniczyło, dlatego że było dosyć często, prawda, i ta efektywność jakby ich spadała. Natomiast również, jeżeli tak sięgniemy do historii, to co nam tutaj jest bardziej może bliskie, wiece jakieś starogermańskie, prasłowiańskie dały właśnie początek tej instytucji zgromadzenia ludowego. Na poziomie ogólnokrajowym obecnie nie występuje, natomiast faktycznie pojawia się ta instytucja na poziomie takim regionalnym w Szwajcarii, jeszcze dwa kantony szwajcarskie z tej instytucji korzystają i faktycznie raz w roku się spotykają wszyscy mieszkańcy i mogą tam zabierać głos, później rozstrzygają jakieś ważne dla siebie sprawy. W latach 90. XX wieku tych kantonów było 5, teraz powoli jakby one z tego trochę rezygnują, ponieważ no niestety, ale te zgromadzenia nie są aż tak bardzo efektywne. Natomiast drugi taki przykład zgromadzeń ludowych właśnie na poziomie lokalnym to gminy amerykańskie, przede wszystkim w Stanach Wschodniego Wybrzeża, w północnych Stanach, gdzie też takie właśnie spotkania lokalnej ludności są organizowane. Przy czym te szwajcarskie odbywają się cały czas na wolnym powietrzu, to jest zawsze wiosna, pierwsza albo ostatnia niedziela kwietnia albo pierwsza niedziela maja. Natomiast jeżeli chodzi o Stany, to oni mają wybudowane specjalne miejsca, prawda, nawet gdzie, które mają służyć temu celowi. No i w Stanach właśnie w takiej klasycznej formie są jakby trzy rodzaje takich town meetings. Klasyczna forma polega na tym, że wszyscy uprawnieni się spotykają, mogą brać udział, proponować, dyskutować i podejmować decyzje. Druga forma jest taka, że takie representative town meetings, gdzie po prostu wybierają obwody poszczególne swoich przedstawicieli, którzy w tych zebraniach biorą udział, natomiast wszyscy pozostali, którzy nie są jakby delegowani, mogą brać udział, ale nie mogą tam głosować. A trzecia forma polega na tym, że się w ogóle nie głosuje, tylko spotyka, dyskutuje, proponuje i dopiero później sporządza jakieś takie podsumowanie i zarządza ewentualnie głosowanie powszechne, referendum właśnie w celu rozpatrzenia tych propozycji, które się pojawiły. Następna instytucja to inicjatywa ludowa. Jeżeli chodzi o inicjatywę ludową, to przede wszystkim trzeba rozróżnić takie dwa pojęcia. Bezpośrednia inicjatywa ludowa, ona nazwana jest czasami w języku angielskim full initiative, i pośrednia inicjatywa ludowa. Tradycyjnie, w tradycji szwajcarskiej na przykład inicjatywa nazywana jest wnioskiem ludu do ludu i tą przesłankę spełnia tylko ta pierwsza forma. Inicjatywa bezpośrednia. Czyli polega to na tym, że suweren, czyli naród, nie tylko może proponować jakieś rozwiązania, czy to prawne, czy przede wszystkim prawne, ale może też później zadecydować ostatecznie o tym, czy to rozwiązanie wejdzie w życie, zostanie przyjęte, będzie wiążące, czy nie. Natomiast ta druga forma, pośrednia inicjatywa ludowa, polega na tym, że obywatele proponują coś, natomiast decyzja co do tego, czy ta propozycja zostanie uwzględniona, wejdzie w życie, należy już do organu państwowego. I my w Polsce, Państwo doskonale wiecie, mamy inicjatywę ludową, często właśnie mówimy, mamy obywatelską inicjatywę ludową, natomiast tak naprawdę no, to nie jest ta tradycyjna, klasyczna forma inicjatywy. To, co my mamy, to jest ta pośrednia inicjatywa, ona
zobowiązuje organ tylko do tego, żeby tą sprawę, która zostanie przedłożona przez mieszkańców, umieścił w porządku obrad, no i później pracę poprowadził według jakiejś tam określonej procedury. Jak to będzie na poziomie ogólnokrajowym, to procedura ustawodawcza jest, prawda, tutaj wszczynana. I dlatego też ta forma inicjatywy jest właśnie w języku angielskim określona jako agenda initiative, tak? Albo taka inicjatywa ograniczona. No i tutaj ta inicjatywa właśnie w naszym takim polskim, to co my tutaj mamy w naszym polskim rozumieniu, to nasza konstrukcja inicjatywy, ona jakby w ogóle nie jest zaliczana jako forma demokracji bezpośredniej, natomiast właśnie jako taka forma demokracji semi-bezpośredniej, tej półbezpośredniej, gdzie my bierzemy udział, prawda, ale jednak nic nie rozstrzygamy. Inicjatywa ma różne rodzaje. Na przykład, jeżeli weźmiemy kryterium przedmiotu tej inicjatywy, to mamy inicjatywę konstytucyjną, a więc możliwość składania projektów zmiany konstytucji, to czego my w Polsce nie mamy. Drugi rodzaj, inicjatywa ustawodawcza, możliwość składania projektów ustaw. Inicjatywa referendalna, która polega na tym, że proponuje się jakąś sprawę, która ma być rozstrzygnięta w referendum, i u nas ta inicjatywa ostatnia funkcjonuje również, przy czym ona nie ma umocowania konstytucyjnego. Konstytucja na ten temat nic nie mówi, natomiast ustawa o referendum i ogólnokrajowym, i lokalnym, prawda, takie przepisy zawiera. Kolejny podział to podział inicjatyw, to inicjatywy sformułowane i niesformułowane. Chodzi o to, że przy inicjatywie sformułowanej trzeba przedstawić gotowy projekt. Tak, gotowy projekt, czy to projekt pytania referendalnego, który będzie przedłożony mieszkańcom, obywatelom, czy to projekt ustawy, tak jak mamy w Polsce, tak, że musimy napisać gotową ustawę, która jest zgodna z tym, co przewiduje ustawa, regulamin Sejmu. Natomiast inicjatywa niesformułowana polega na tym, że przedstawiamy jakiś tylko problem i jakby występujemy do organów władzy z tym problemem, i dopiero organ, czyli parlament, przygotowałby projekt dotyczący ustawy, dotyczącej tej sprawy, prawda, którą my tam przedstawiliśmy. Ewentualnie wskazują obywatele również kierunek, jaki by widzieli tej regulacji. I tutaj obie formy mają swoje plusy, minusy. Oczywiście tutaj, jeżeli my przedstawimy gotowy projekt, to wtedy jest jasno przedstawione, czego my oczekujemy po tym projekcie. Natomiast z drugiej strony te projekty jest też dużo trudniej przygotować. Ta inicjatywa też jakąś dodatkową barierę napotyka. A poza tym, jeżeli jest to taka inicjatywa jak u nas, czyli ta pośrednia, to i tak parlament może później ten projekt zmienić, nawet całkowicie pozostawiając tylko jej tytuł. Żeby złożyć inicjatywę, oczywiście działa? Potrzebne jest wcześniej. Potrzebne jest zebranie, niezbędne jest zebranie pewnych podpisów poparcia. I tutaj w zależności też od tego, czy to jest właśnie taka inicjatywa sformułowana, czy niesformułowana. Tam jeszcze taka tabelka, bo... Dobrze. Sformułowana, różne te wymogi co do właśnie tych liczby podpisów są. Zazwyczaj, jeżeli mamy państwa, które właśnie przewidują tą sformułowaną, znaczy to jest sformułowane, może nie ma znaczenia, przepraszam, ale ta bezpośrednia czy pośrednia. Jak jest inicjatywa bezpośrednia, wtedy ten wymóg jest większy. I taka dla przykładu bezpośrednia inicjatywa występuje na przykład na Łotwie czy na Litwie. Jeżeli obywatele złożą projekt jakiejś ustawy do Sejmu, tam jest wymóg 10% uprawnionych do głosowania, aby taki projekt podpisać, i parlament tego projektu nie przyjmie, nie uchwali go, albo uchwali, albo ale ze znacznymi zmianami wprowadzonymi, to wtedy automatycznie zarządzane jest referendum. Tak? Czyli to właśnie jest ta forma taka tej pełnej inicjatywy jako form tej demokracji bezpośredniej. Jeżeli chodzi natomiast o tutaj tą inicjatywę, to oczywiście należy pamiętać, że inicjatywa ustawodawcza występuje na poziomie ogólnokrajowym, na poziomie lokalnym mamy jej odpowiednik, inicjatywę uchwałodawczą, natomiast również od 2009 roku, od kiedy wszedł traktat lizboński w życie, mamy inicjatywę taką obywatelską na poziomie europejskim. I kolejna instytucja, referendum, jest to taka instytucja, która klasycznie jest właśnie zaliczana do demokracji bezpośredniej. No, referendum polega na tym, że obywatele, mieszkańcy jakiejś tam lokalnej społeczności
bezpośrednio w drodze głosowania powszechnego podejmują jakieś rozstrzygnięcia. I te referenda też mogą mieć różny rodzaj. Jeżeli chodzi o kryteria, to na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę, co jest przedmiotem referendum, możemy mieć referendum konstytucyjne, którego przedmiotem będzie albo przyjęcie całej konstytucji, albo dokonanie w niej zmian. I w Polsce takie referendum występuje. Jeżeli chodzi o to, pierwszy przykład, to mieliśmy rok 97, tam była specjalna ustawa konstytucyjna, która takie referendum przewidywała, ono było obligatoryjne i musiało się odbyć, aby nasza konstytucja obecna mogła wejść w życie. Drugi rodzaj referendum konstytucyjnego mamy obecnie w naszej konstytucji. Jeżeli dokonywana jest zmiana rozdziału pierwszego, czyli tam tego rozdziału, w którym są takie podstawowe, naczelne, konstytucyjne zasady, rozdziału drugiego, prawa i wolności jednostki lub dwunastego, gdzie mamy mowę o zmianie konstytucji, wtedy może być referendum. Może, ale nie musi. Tak może, jeżeli jeden z organów uprawnionych z takim wnioskiem do marszałka się zwróci, a z takim wnioskiem może wystąpić tylko prezydent, 1/5 posłów albo senat. Żaden inny, czyli ani obywatele, ani rząd takiego referendum zarządzić tutaj nie może. W Polsce mieliśmy w 2006 roku zmianę konstytucji artykułu 55 i to właśnie była zmiana, która jakby kwalifikowałaby się do takiego referendum, więc mogłoby formalnie być zarządzone. Drugi rodzaj referendum to referendum ustawodawcze. Czyli chodzi o to, że obywatele bezpośrednio w głosowaniu powszechnym głosują w sprawie przyjęcia ustawy. Wynik głosowania oznacza przyjęcie ustawy, która jest publikowana i ona wchodzi w życie. Czyli to jest taka alternatywa dla drogi parlamentarnej. W Polsce jakby tutaj takich przedmiotowych ograniczeń teoretycznie my nie mamy, jeżeli chodzi o referendum w Konstytucji. Natomiast interpretuje się to w ten sposób, że wszystkie kwestie, które są przewidziane do kompetencji jakichś tam organów państwowych, nie mogą być rozstrzygane bezpośrednio przez obywateli w referendum i dlatego my nie możemy takiego referendum w Polsce przeprowadzić, bo jest jasno powiedziane, że ustawy uchwala, przyjmuje tylko parlament, prawda, Sejm i Senat. Natomiast takie referenda ustawodawcze jak najbardziej występują, na przykład właśnie na Łotwie, prawda, chociażby w przypadku, gdy jest to inicjatywa obywatelska. Trzeci rodzaj, referendum ratyfikacyjne, które dotyczy umów międzynarodowych. Nie chodzi tu o to, że obywatele ratyfikują umowę, głosując za przyjęciem danej umowy międzynarodowej, ale jest to taka sytuacja, kiedy my wyrażamy zgodę na to, żeby prezydent mógł ratyfikować, czyli po zawarciu umowy międzynarodowej przez Radę Ministrów jest referendum w sprawie wyrażenia zgody i wtedy ratyfikacja przez prezydenta. I to jest takie referendum, które my mieliśmy w 2003 roku w odniesieniu do traktatu lizbońskiego. I kolejne referendum abrogacyjne. Jest to takie referendum, które również dotyczy aktów prawnych. Przedmiotem jego jest uchylenie aktu prawnego. Czyli jakiś tam akt sobie obowiązuje, niezależnie od tego, czy został uchwalony dawno, czy jeszcze jest w okresie vacatio legis, czy jeszcze nie wszedł w życie. Może być na wniosek określonej liczby mieszkańców zarządzone takie referendum w sprawie właśnie uchylenia tej ustawy, która obywatelom nie odpowiada. Takie referendum może być przeprowadzone np. we Włoszech i też charakterystyczne jest, że zazwyczaj większy jest ten próg, ten wymóg podpisów zebrania, jeżeli chodzi właśnie o ten rodzaj referendum, niż w odniesieniu do jakichś innych. Referendum problemowe to jest takie referendum, które dotyczy ważnych dla państwa spraw, inaczej nazywane administracyjnym. Tak, czyli wszelkiego rodzaju referenda, czy budować elektrownię, czy nie budować, czy uruchomić już wybudowaną, czy nie. To właśnie takie referenda problemowe, tak, dotyczące innych kwestii niż akty prawne. I referendum arbitrażowe to jest referendum, które pojawia się na przykład na Łotwie i dotyczy rozstrzygnięcia takiego jakby sporu pomiędzy organami państwowymi. Czyli jeżeli powstaje spór między parlamentem a prezydentem, to jeden z organów może się odwołać do obywateli z takim wnioskiem o odwołanie drugiego organu, czyli prezydent na Łotwie może wystąpić do obywateli, zarządzić takie głosowanie w sprawie rozwiązania parlamentu. Natomiast jeżeli parlament nie zostanie odwołany przez obywateli, to ustąpić musi prezydent, tak? Czyli tutaj jakby prezydent, zarządzając takie referendum, ryzykuje tak naprawdę własne stanowisko. Jeżeli weźmiemy kryteria takie inne, na przykład zasięgu terytorialnego, to jest oczywiste, ogólnokrajowe, regionalne, lokalne, regionalne w państwach federalnych najczęściej. Natomiast również były takie plany kiedyś, państwo może pamiętacie dokładnie, takiego referendum
ponadpaństwowego, takiego supranational, tak, jakiego europejskiego, ale tutaj był dużo wątpliwości się pojawiało, więc jakby te plany nie zostały zrealizowane. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kolejne kryterium, możemy wyróżnić referendum obligatoryjne i fakultatywne. Obligatoryjne to jest takie, które musi być zarządzone, bo bez niego nie dojdzie do skutku dany proces decyzyjny. Czyli to nasze referendum z 1997 roku takim było. Jeżeli by nie było zarządzone referendum, to konstytucja w ogóle w życie by nie mogła wejść. To jest niezbędny element procesu decyzyjnego. Natomiast fakultatywne to jest takie, którego zarządzenie zależy od woli organu państwowego, czy zarządzi, czy nie zarządzi, bo nie musi. Alternatywnie może ta decyzja być podjęta właśnie przez ten organ i tutaj czasem się wskazuje jako taką słabość naszego polskiego referendum na poziomie ogólnokrajowym właśnie to, że my nie mamy takiego referendum obligatoryjnego, czyli właściwie w każdym przypadku jest to decyzja parlamentu, czy takie referendum zarządzać, ewentualnie prezydenta. Kolejny podział to referenda odgórne i oddolne. Referenda odgórne to będą takie, gdzie właśnie zarządza organ państwowy, natomiast oddolne z inicjatywy mieszkańców. I też właśnie tutaj jest istotne i to, co jest taką też drugą, powiedzmy, słabością naszego porządku prawnego, że referenda oddolne, które my mamy, które nam się wydaje, bo mamy inicjatywę referendalną, tak naprawdę oddolnymi nie są, bo to zawsze parlament podejmuje decyzję, prawda? My zbierzemy o 500 tysięcy podpisów, czyli wymogi formalne są spełnione, natomiast jak Państwo widzieliście, parlament może to odrzucić. No i kolejne tutaj, którego ja nie uwzględniłam w tej prezentacji, ale pojawia się takie rozróżnienie na referendum stanowiące i referendum opiniodawcze czy konsultacyjne, natomiast właściwie takiego podziału nie powinno się stosować, dlatego że referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej co do zasady, jakby z natury rzeczy powinno mieć charakter stanowiący, czyli wiążący dla organu państwowego. Czyli to, co my nazywamy czasem jakimś referendum opiniodawczym, konsultacyjnym, to tak naprawdę jest inna forma tej demokracji, takiej już semi-bezpośredniej. Są to konsultacje ludowe czy konsultacje społeczne w takiej właśnie specyficznej formie, sformalizowanej, przeprowadzone. Kolejna instytucja demokracji bezpośredniej to plebiscyt, która się pojawia. I to, co my najczęściej kojarzymy pod nazwą plebiscyt, to takie głosowanie powszechne dotyczące przynależności terytorialnej, państwowej jakiegoś określonego terytorium. Czyli to jest takie pojęcie, które się pojawia w prawie międzynarodowym. My takie plebiscyty mieliśmy. Następny może, proszę. Zniknęło jedno też. Dobrze. Plebiscyty mieliśmy na Warmii, Mazurach, na Górnym Śląsku, prawda, po I wojnie światowej. Natomiast plebiscyt rozumiany jest również jako takie głosowanie nad jakąś sprawą, ale które poprzez które obywatele jednocześnie wyrażają jakieś zaufanie, wotum zaufania organowi, który to głosowanie zarządził. Tutaj Państwo wiecie prezydenta de Gaulle'a, on właśnie jakby takie głosowania miał zwyczaj zarządzać, zarządzając takie referendum czy głosowanie, od razu mówił, że jeżeli obywatele tej propozycji nie przyjmą, to po prostu on zrezygnuje z dalszego pełnienia swojej funkcji. I faktycznie w 1969 roku, po takim nieudanym plebiscycie, który dotyczył reformy Senatu, tam chciano wzmocnić troszeczkę ten Senat kosztem Zgromadzenia Narodowego, de Gaulle ustąpił. Kolejna instytucja to weto ludowe, czyli to weto jest określane jako taka tarcza chroniąca lud przed władzą. Jest to prawo jakiejś określonej liczby obywateli do tego, aby zablokować wejście w życie ustawy. I też takie rozwiązanie występuje na przykład na Łotwie, gdzie prezydent, gdy dostaje do podpisu ustawę, może odroczyć ogłoszenie, podpisanie tej ustawy, a później ogłoszenie o 2 miesiące i wtedy jakby to się ogłasza publicznie, obywatele mają czas na to, żeby zebrać podpisy pod wnioskiem referendalnym. Takiego referendum właśnie jest tak stosowane jako taka nazwa, synonim głosowania powszechnego czasem, ja tego używam, ale takiego głosowania powszechnego w sprawie jakby zablokowania wejścia w życie tej ustawy. Jeżeli obywatele w tym czasie, w tym głosowaniu opowiedzą się przeciwko, to ta ustawa po prostu nie wchodzi. I drugim rodzajem referendum o charakterze, czy głosowania powszechnego o charakterze weta, jeszcze wcześniej, jest właśnie też to referendum abrogacyjne, o którym mówiłam, że akt już obowiązuje i my chcemy go po prostu uchylić.
Kolejna instytucja to odwołanie organu, czyli tak zwany recall, często w polskiej literaturze też to występuje, która polega na tym, że określona liczba obywateli może odwołać organ, który został wybrany w wyborach właśnie powszechnych. Na poziomie ogólnokrajowym rzadko występuje, chociaż w krajach Ameryki Południowej, Wenezuela, Boliwia, ta instytucja jest przewidziana, natomiast na poziomie ogólno, takim już lokalnym, występuje recall częściej. W Polsce w naszej ustawie o referendum lokalnym pojawia się takie referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta miasta, również rady gminy, powiatu lub sejmiku. I to właśnie, jeżeli chodzi o ten organ jednoosobowy, jest taki klasyczny przykład tej instytucji recall, natomiast nasz ustawodawca nazwał to referendum. I tutaj też są różne rodzaje, bo może być tak, że jest złożony wniosek i później procedura wygląda w ten sposób, że jest złożony wniosek, zarządza się głosowanie, jeżeli organ zostanie odwołany, to po pewnym czasie zarządza się wybory na miejsce tej odwołanej osoby. Natomiast i ta osoba, która jest odwołana, zazwyczaj wtedy ma prawo kandydowania, natomiast drugi rodzaj tej procedury wygląda tak, że jest jedno głosowanie, żeby po prostu zaoszczędzić troszeczkę chyba środków też finansowych, w którym głosują mieszkańcy czy obywatele nad odwołaniem ze stanowiska i jednocześnie wyborem nowej osoby. I wtedy w takiej konstrukcji ta osoba odwoływana nie ma prawa oczywiście kandydować. Ta druga formuła jest stosowana w różnych stanach, w Stanach Zjednoczonych i w ten sposób między innymi na urząd gubernatora Kalifornii został wybrany Schwarzenegger. Kolejna instytucja, która już niezmiernie rzadko się pojawia, ale jednak gdzieś tam funkcjonuje i zaliczana jest właśnie do demokracji bezpośredniej, to odwołanie orzeczenia sądu. Chodzi o odwołanie orzeczenia sądu konstytucyjnego, orzeczenie, które dotyczy konstytucyjności albo niekonstytucyjności jakiegoś aktu i występuje to bardzo rzadko, występuje właściwie obecnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład w stanie Colorado, gdzie sąd najwyższy tego stanu może stwierdzić, że jakaś tam ustawa stanowa jest niekonstytucyjna, obywatele jakby odrzucić to orzeczenie i ta ustawa dalej obowiązuje. Następnie chciałam przejść do właśnie do drugiego pionu mechanizmów, w których obywatele biorą udział, ale w których biorą udział, partycypują, ale nie mają tego głosu stanowiącego, czyli instytucji demokracji semi-bezpośredniej. I tutaj taką instytucją na pewno będzie taka pośrednia inicjatywa ustawodawcza, o której wcześniej chwilę powiedzieliśmy, natomiast również konsultacje ludowe. Konsultacje ludowe, konsultacje społeczne, które występują na poziomie ogólnokrajowym, przy czym na poziomie ogólnokrajowym zazwyczaj są skierowane do jakichś grup obywateli, nie do całego społeczeństwa, ale przy wykorzystaniu internetu też Państwo się możecie obecnie spotkać z takimi konsultacjami ogłaszanymi na przykład na stronie rządu czy na stronie prezydenta, gdzie każdy może zabrać głos, wysłać jakiś formularz, w którym te swoje uwagi do projektu przedstawionego tam przedłoży. Konsultacje oczywiście, jak sama nazwa mówi, nie mają charakteru wiążącego, natomiast czasami są obligatoryjne. Tutaj Państwo macie przykład takich obligatoryjnych konsultacji, które mamy w Polsce. One warunkują ważność decyzji podjętej przez organ, czyli one muszą być przeprowadzone, żeby ta decyzja była ważna. Natomiast z tym też bywa różnie, często one, wyniki takich konsultacji nie są w ogóle brane pod uwagę. Czasami mają charakter taki bardzo prowizoryczny, trwają krótko, więc jakby tutaj są orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, który też mówi, że takie pozorowane konsultacje skutkują nieważnością decyzji. Jeżeli chodzi o formę, to najbardziej takie sformalizowane to oczywiście głosowanie ludowe, ale rzadko przeprowadzane ze względu na koszta i duży wysiłek organizacyjny, częściej jakieś ankiety, spotkania osobiste, internet. Kolejna instytucja to prawo petycji. Prawo petycji jest to jakiś wniosek jednostce przysługujące albo grupie osób kierowane do organu
publicznego lub państwowego lub jakiegoś samorządowego, który wywołuje taki skutek, że ten organ musi odpowiedzieć. Tu nie ma, tak jak przy inicjatywie, całej procedury określonej, w jaki sposób to ma być rozpatrzone, natomiast jest ten warunek, że musi być ta odpowiedź w określonym terminie. My mamy w Konstytucji przewidziane prawo petycji na poziomie ogólnokrajowym, natomiast tak naprawdę ono nie funkcjonuje, bo nie ma żadnej ustawy, która by to regulowała. Jest mowa o tym, że każdy ma prawo składania petycji, wniosków i skarg do organów publicznych. W kodeksie postępowania administracyjnego wnioski, skargi są dosyć dobrze uregulowane, a o petycjach właściwie nie ma nic. Jest projekt senacki przygotowany w tej sprawie. Tak naprawdę trudno jest nawet definicję sformułować i czym one się mają różnić od tych innych środków. I wysłuchanie publiczne, kolejny środek, polega na tym, że obywatele indywidualnie albo czasami jakieś przedstawiciele, jakoś grupowo, mają możliwość zaprezentowania swojego stanowiska bezpośrednio na spotkaniu jakimś organizowanym przez organ państwowy, czyli na przykład Rada Gminy organizuje spotkanie, na którym my, prawda, wcześniej zgłaszając się możemy zabrać głos. Również funkcjonuje to na poziomie ogólnokrajowym, w ustawie o lobbingu mamy w Polsce taką instytucję przewidzianą. I na koniec jeszcze takie dwie instytucje, które chciałam tutaj krótko przedstawić. One funkcjonują na poziomie lokalnym zawsze. Po pierwsze, inicjatywa uchwałodawcza. Jeżeli chodzi o Polskę, to my nie mamy regulacji ustawowej, która by mówiła o tej instytucji, że ona ma być implementowana we wszystkich gminach, powiatach, województwach w Polsce. Natomiast nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby ta instytucja funkcjonowała na mocy decyzji samego organu samorządowego, na mocy uchwały Rady Gminy. Wprowadzona ta regulacja jest zazwyczaj albo do regulaminu Rady, albo tworzy się odrębny akt, regulamin właśnie konsultacji. Przepraszam, nie regulamin konsultacji, tylko chyba teraz przeszłam na coś innego, inicjatywy, tak? Czyli się po prostu w uchwale jest przewidziane, jak ta procedura, ile, jaki jest wymóg, jakie są warunki formalne złożenia takich projektów uchwał. I w Polsce coraz więcej miast takie inicjatywy, możliwość takich składania takich projektów przewiduje. No i ostatnia, budżet partycypacyjny. Jest to taka instytucja, która zdobywa coraz większą popularność na świecie, ale też w Polsce. Pierwsze takie przygody z tym budżetem partycypacyjnym wiążą się z rokiem 1989, więc stosunkowo niedawno. I pierwszy raz budżet partycypacyjny został wprowadzony w brazylijskim mieście Porto Alegre. Natomiast później szybko przeniósł się na grunt europejski i nasz polski. Polega to na tym, że obywatele mogą decydować co do alokacji pewnych środków wydzielonych na ten cel w budżecie miasta. W Polsce takie miasta jak Rybnik, jak Płock eksperymentowały, ale jeżeli chodzi właśnie o taką klasyczną formę budżetu, że po prostu są środki i obywatele decydują faktycznie, jak je rozdysponować w trakcie takich spotkań osobistych, podczas których właśnie najpierw przedkładają projekty, później je prezentują, omawiają, dyskutują i na koniec głosują, prawda, wybierając te projekty. Tak w tej formie budżet partycypacyjny został w zeszłym roku przeprowadzony w Sopocie i w tym roku te doświadczenia zostały powtórzone i zakończyły się sukcesem. Kolejny jeszcze tam. Tak, natomiast tutaj Państwo macie właśnie taki przykład, jak to wyglądało właśnie pierwotnie w Brazylii. I też taka podstawa właśnie jest akt rządu, który mówi, że faktycznie ten budżet powinien być wprowadzany, czyli jakby odgórnie jest takie zielone światło, natomiast w praktyce oczywiście zależy to tylko i wyłącznie od woli politycznej organu samorządu. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał zwrócić uwagę, przepraszam, Adam Sandauer, ja bym chciał zwrócić uwagę, że ta półbezpośrednia inicjatywa ustawodawcza w Polsce, że grupa obywateli ma niby prawo zwrócić się do parlamentu o rozpatrzenie jakiegoś wniosku, jest często, niestety tak zwaną, jest często w rzeczywistości iluzją, bo marszałek Sejmu może do tak zwanej zamrażarki projekt ustawy schować,
Ustawa mówi, że o inicjatywie ustawodawczej obywateli, że w następnej kadencji ta wniesiona raz ustawa powinna wrócić pod obrady parlamentu. I ona wraca formalnie pod obrady parlamentu, ale na jedną kadencję. Jeżeli marszałek Sejmu znowu się schowa do zamrażarki, to potem ta ustawa znika i wniesiona ustawa siłą 100 tysięcy głosów obywateli w praktyce może nigdy nie wejść pod obrady parlamentu, przez dwie kadencje przejść w zamrażarce, a potem po prostu zniknąć. Tak to w rzeczywistości w Polsce niestety funkcjonuje. Także to jest tak naprawdę w naszym kraju fikcja. Kolejną fikcją w naszym kraju oczywiście są konsultacje społeczne, gdzie bardzo często tworzy się fikcyjne grupy obywateli, fikcyjne organizacje po to, żeby zabierały głos w ramach konsultacji społecznych. Ja reprezentuję organizację, bo jestem twórcą, tak naprawdę jestem tym, który stworzył organizację Primum Non Nocere Pacjentów. Proszę Państwa, tworzy się bardzo często na bazie ludzi chorych organizacje, które są dzisiaj głosem w praktyce wspierających te organizacje koncernów farmaceutycznych, bo zdajmy sobie, proszę Państwa, sprawę z jednego prostego faktu. Ktoś, kto choruje na jakąś chorobę, nie ma zazwyczaj siły i nie ma ochoty, żeby tworzyć żadnej organizacji, jeżeli się z tej choroby wyleczy, o tej chorobie zapomina. Tworzą organizacje ludzie chorzy na choroby przewlekłe, ale ci są zazwyczaj w takim stanie, że żadnych organizacji nie tworzą. Te organizacje są tworzone przez koncerny farmaceutyczne i niestety ten proceder ma miejsce w całej Europie. Ja pamiętam przy Białym Szczycie, co się działo, kiedy pojawiały się nowe byty, przy Białym Szczycie, jeżeli chodzi o medycynę, pojawiały się nowe byty nieistniejące w życiu społecznym. Wcześniej po dwie organizacje się połączyły, stworzyły na potrzeby głosowania trzecią organizację, którą zarejestrowały i nagle się okazało, że koncepcje rządowe mają większość organizacji popierających ich. Skąd się to wzięło? No bo potem się okazało, że Federacja Pacjentów Polskich z Instytutem Praw Pacjenta stworzyła trzecią organizację, bo się połączyły razem na potrzeby głosowania i mieli taki sam jeden głos jak Związek Zawodowy Solidarność, czy jak my, którzy istnieliśmy od wielu lat. Tak w Polsce wyglądają konsultacje społeczne. Jest to fikcja i oszustwo robione często przez władzę. Dziękuję bardzo. To się troszeczkę wpisuje w to, co powiedziałam właśnie, że tak po roku 89 była taka duża presja na to, na tą budowę demokratycznego państwa, jako taki element państwa demokratycznego, właśnie wskazywano wprowadzenie tej bezpośredniej partycypacji społecznej, natomiast to, co my mamy, to faktycznie ma taki fasadowy trochę charakter. Inicjatywa ta nasza, obywatelska, tutaj jeszcze jest tak, po pierwsze jest bardzo trudno ją wykonać i o tym świadczą dane, no w ciągu, od roku 99 mniej więcej te inicjatywy zaczęły się pojawiać, do roku 2011, powiedzmy do końca, tych takich komitetów, które podjęły działania, było 105, ustaw uchwalono 8. I tak naprawdę, jakbyśmy jeszcze zaczęli się wgłębiać w te ustawy, to się okaże, że te ustawy w większości, które zostały uchwalone, to tylko jeżeli chodzi o tytuł, to ten tytuł tak naprawdę jest no, taki, jak obywatele proponowali, natomiast te zmiany były bardzo znaczące. I tutaj to po prostu w komisjach ginie, tak? Tutaj też jest tak, że no, co może zrobić parlament? Parlament może już w czasie pierwszego czytania, bo się odbywa na posiedzeniu plenarnym, ten projekt obywatelski odrzucić. Bez żadnych konsekwencji, no tylko takich politycznych oczywiście. Konsekwencje polityczne będą. Może skierować do komisji i w komisji te prace trwają i nie ma żadnych terminów właśnie na to. I tam one zazwyczaj są, prawda? Że ta komisja gdzieś to odkłada, jak pan powiedział, tak? Kolejna kadencja. I kolejny parlament już obowiązku nie ma kontynuowania, więc tutaj, chociaż nie wiem, czy to jest taki problem, bo jeżeli już mija tyle lat, że się kończy jedna kadencja, a potem jeszcze mija druga, to czy ci obywatele są zainteresowani, prawda, tym projektem, bo to kolejna kwestia. Ja mam takie pytanie odnośnie właśnie tego, bo są, czy pani zna badania socjologiczne, czy jakiekolwiek inne, które pokazują konsekwencje tego, bo tutaj pojawiają się czasami tego typu głosy, że rozłam między władzą sprawowaną a suwerenem, tak, a ludem, jest w naszym kraju coraz głębszy. Między innymi pewnie dlatego, że no, wszelkie te jeżeli te struktury prawne nie są wypełniane treścią albo są, mówiąc brzydko, olewane, czy w taki czy inny sposób po prostu są fasadowe, no to prowadzi do tego, że nie tylko już sama władza zaczyna być postrzegana jako fasada, ale również organizacje społeczne, które podobno tworzą nam społeczeństwo obywatelskie. Czy pani zna jakieś tutaj takie
już, że tak powiem, twarde badania, bo to jest na razie pewnego rodzaju taka nasza też obserwacja jako redakcji. Pamiętam, 2 lata temu był artykuł socjologów z Torunia, który mówi, że w Polsce właśnie na fali tej kontestacji powstaje państwo podziemne, tak? Bo ludzie się zaczynają organizować, a w Polsce mamy dobrą praktykę samoorganizacji przeciwko okupantowi. I no, mnie osobiście takie tematy interesują. No, na ile to jest już widoczne, bo to może doprowadzić kiedyś do bardzo dramatycznych skutków. Bez takich badań socjologicznych ja nie znam, jestem prawnikiem, więc ja bardziej się zajmuję tą inicjatywą od strony prawnej, nie takiej socjologicznej. Natomiast jeżeli spojrzymy na przykład na liczbę inicjatyw, to one rosną. Każdego roku jest ich coraz więcej i tak naprawdę ludzie jakby się nie poddają. My na tle Europy wyglądamy całkiem dobrze. Naprawdę, bo my mamy koło na przykład 8-10 inicjatyw podejmowanych, a tak przeciętnie to są 2-3 inicjatywy. Tylko że też tutaj kolejny minus tych inicjatyw jest taki, że na ile za nimi stoją naprawdę jakby takie ruchy obywatelskie, bo często są partie polityczne czy jakieś organizacje zawodowe, jakieś samorządowe, prawda? Więc jakby tutaj to też jest problem. Natomiast no, organizacje pewnie też w ten sposób się bronią, że jest coraz więcej inicjatyw podejmowanych różnego rodzaju, które zmierzają właśnie do nowelizacji prawa, do zmiany tej formy inicjatywy, tej fasadowości zlikwidowania, którą my teraz mamy. Więc jak Państwo doskonale pewnie wiecie, niedługo nawet jest takie seminarium w listopadzie w Warszawie organizowane właśnie na rzecz wzmocnienia, urealnienia tej inicjatywy. Jeszcze jakieś głosy? Kilka lat temu w Gdyni Zarząd Miasta czy Rada zorganizowały właśnie tę konferencję, która miała charakter niewątpliwie upublicznienia i przekonania publiczności, że nie ma sensu przeprowadzać konsultacji z ludźmi, którzy w zasadzie no, nie liczącymi się. I natomiast co do na przykład budowy trasy, drogi szybkiego ruchu lub wiaduktu, należy się porozumieć z zainteresowanymi biznesmenami. Ja to mówię w skrócie, no bo na tej sali znalazła się mała grupka oszołomów, które i to potem już publicznie nie było przedstawiane, ale przedstawienie, że jest zorganizowany pomysł takiego wykorzystania przepisu o konsultacjach, wydaje mi się bardzo znaczące. I potem już o tym mowy publicznie nie było, natomiast było to realizowane.